tym roku rozpoczęliśmy badania archeologiczne na terenie graniczącym z kopcem Mordechaja Anielewicza. Natrafiamy na bardzo dużo przedmiotów życia codziennego, różnego rodzaju artefaktów, które będą bardzo istotne i wzbogacą niezwykle naszą wystawę stałą, która będzie tworzona w szpitalu Bersonów i Baumanów. Mamy nadzieję, że w wyniku tych prac zostaną poczynione nowe, ważne historyczne ustalenia i że to jest tak naprawdę początek pewnej działalności Muzeum Getta Warszawskiego, która chce koncentrować także się na badaniach związanych z archeologią Holokaustu, z archeologią miejsca, miejsc zagłady. Ten teren, który znajduje się w tej chwili za moimi plecami, to tak naprawdę obszar dwóch kamienic. Bezpośrednio w moim sąsiedztwie i tu, gdzie stoję, jest to dawna kamienica muranowska 39, która była tą samą kamienicą, co Miła 18, na której dzisiaj stoi kopiec Anielewicza. Teren, na którym się znajdujemy, to dawne getto warszawskie i to jest dokładnie ten rejon, który do getta należał do samego końca, czyli do powstania w 1943 roku. Ze względu na artefakty, które udaje nam się odnaleźć, są to bardzo ciekawe, interesujące przedmioty życia codziennego, ale też bardzo interesujące miejsca, jak na przykład to tu za moimi plecami, gdzie udało nam się odnaleźć szczątki spalonej biblioteki. Były to zniszczone przez ogień książki głównie w języku hebrajskim. Udało nam się rozpoznać tam Talmud i żydowski modlitewnik, ale między nimi znajdowały się także fragmenty powieści w języku polskim. Najbardziej niesamowitym miejscem jest ta część. Tutaj trafiliśmy na kolorowe tynki ścian w kolorze błękitnym, w kolorze ciemnogranatowym oraz czerwonym. Było to miejsce, gdzie właśnie odkryto tutaj wiele tych fragmentów książek, ale oprócz tego też przedmioty religijne. Stąd przypuszczamy, że właśnie to miejsce było najbardziej szczególne z tego względu, że tutaj się po prostu modlono. To życie też religijne w getcie na pewno nie zaniknęło. This shows us that at a point in 1943, at the point of destruction of the whole Warsaw Ghetto, very little hope left under bombardment from the German army, that people still cared enough to have some interest, not just in books, but in the Word of God. Because the Talmud is essentially a theological work, it's essentially Jewish law, a prayer book. Even people that are not too religious, when it comes to difficult situations of desperation, they turn to God, to pray. Często prowadzą grupy po terenie byłego getta warszawskiego. Oprowadzą po tak zwanym małym getcie, czyli po południowej części getta, ale też po tej części północnej. I różnica zawsze jest taka, że jeśli na południu mamy stare kamienice, mamy fragmenty murów getta, pamiątki materialne, które można w czasie spacerów pokazać i też zaczepić się tak jakby za nie, opowiadając historię getta warszawskiego i historię jego mieszkańców, to tutaj na północy getta, na Muranowie, nie zostało nic. Uważam, że jest to niesamowicie ważny dla Warszawy projekt, dla mieszkańców Warszawy, dla tych wszystkich, którzy do Warszawy przyjeżdżają, też dla potomków Żydów, którzy byli w getcie warszawskim. Wiem, że niektórzy z potomków przychodzą tutaj, żeby też jako wolontariuszy dołączyć do tych badań. Brat mojej babuszki z Warszawy, jego семья nie смогла пережить getto, часть погибла раньше, его видели последний раз недалеко от этого места. Я рассказывала эту историю, и мой коллега сказал, здесь нужны волонтеры. И я забыла вообще, как меня зовут просто. Каждая вещь, которую я находила, она, конечно, для меня невероятна, потому что я не знаю, кто ее держал в руке, но вполне вероятно, что это была моя семья в том числе. Выкопалиска. Są dla mnie ogromną szansą, żeby poznać tych ludzi od innej strony. Nie tylko od strony pamiętników, które oczywiście czytamy, od strony poezji, którą no akurat ja chciałabym się docelowo zajmować. Daje mi to narzędzie do poznania ludzi w inny sposób, w sposób może trochę bliższy. To, co interesuje nas, konserwatorów, to jest teraz problem utrwalenia tego staromurza, wybudowania hali, która by zabezpieczała budynek i jednocześnie umożliwiała ekspozycję. Archeologia współczesności ostatnich 100 lat, a nawet jeszcze XIX wieku, nie jest brana na poważnie. Jest uważana, że jest wystarczająca ilość źródeł pisanych, które nam załatwiają
wszystko, co potrzeba, żeby wiedzieć o tym. Ale archeologia jest tą dziedziną, która bezpośrednio umiejscawia nas w czasie. Od 80 lat nie były prowadzone tutaj żadne prace archeologiczne i uważaliśmy, że dla naszej instytucji jest to niezwykła szansa, dlatego że prace te mają ogromne znaczenie dla zrozumienia historii getta warszawskiego i niezwykle ważne dla historii, i mogę to śmiało powiedzieć, Polski i świata. Muzeum Getta Warszawskiego chce budować swoją narrację w oparciu o artefakty, o przedmioty, które są ważne, które wskażą nam i pokażą historię życia ludzi, którzy byli w getcie.